Cześć wam wszystkim, z tej strony MC, ja oto przy wami kolejny odcinek z gry Rayman 2 Wielka Ucieczka. Powiem wam szczerze, pierwszy odcinek został przyjęty w sposób taki, w którym się kompletnie nie spodziewałem, także dziękuję bardzo za to. A my idziemy na... To będzie w ogóle śmieszne, bo to jest trzeci poziom ogólnie w grze. A to jest już jeden z moich po prostu mniej ulubionych. Moczary przebudzenia. I powiem wam dokładnie dlaczego, ponieważ jest to związane z tym wężem, który był właśnie koło portalu i się na nas patrzył. Kolega się ze mnie śmieje, ale ja ogólnie bardzo nie lubię tego poziomu. Żeby go zmaksować, tak? Żeby go nie maksować, to jest w porządku. Ale żeby go zmaksować, to jest dla mnie absolutna katastrofa. Ja mogę tu naprawdę dzisiaj... O Jezu, nie! Patrzyłem na ekran obok. Mogę tu naprawdę długo siedzieć. Ale pójdziemy sobie na lewo, bo coś wam chcę pokazać, ponieważ to jest pierwszy poziom, czyli drugi poziom po... czarodziejskiej polanie. Ja widzicie, jestem strasznie rozgrzany. Nagrywam to od razu po tym, jak wstałem, także może być ciekawie. To jest drugi poziom po czarodziejskiej polanie, od razu drugi poziom, gdzie będziemy musieli się wrócić, ponieważ są dwie ścieżki. Jest ścieżka tu w lewo, jest ścieżka tu w prawo. Więc my się przejdziemy tutaj. Tu mamy już, widzicie, te kurczaki zombie, które były w imieniu trójce na poziomie pustyniak na arenów, jak dobrze kojarzę. Tak, tu mamy coś ciekawego. Nie możesz wejść. Mogą przeciwnie ci, którzy znają nazwę tego miejsca. Więc się wróć, gdy będziesz znał tę nazwę. To jest ogólnie Jano. Ja na niego mówię Jano, niektórzy mówią na niego Jano. W ogóle, o właśnie, uwaga, to nieznana turystyka może być niebezpieczna. No i ogólnie tutaj jest naprawdę creepy. Ja znam oczywiście nazwę tego miejsca. To miejsce jest bardzo popularne w Raymanie dwójce. Ponieważ to jest jeden z najstraszniejszych poziomów, jaki jest w grze ogólnie. Są dwa takie poziomy, które są mega straszne w tej grze. To jest właśnie jeden z nich. I jak poznamy nazwę tego miejsca, ponieważ tak, poznamy nazwę tego miejsca, będziemy musieli się wrócić. Mało tego, nie będziemy mogli przejść dalej w jednym momencie, będziemy musieli się wrócić na ten poziom, żeby przejść dalej w grze. Więc zobaczymy ogólnie jeszcze, jak to wszystko się będzie miało. O, życie mi się bardzo przyda. Thank you very much, bo trochę go straciłem. To, lecimy. Prawdopodobnie pominąłem skrzynkę na czarodziejskiej polanie. Ktoś mi nawet w komentarzu napisał, że prawdopodobnie pominąłem i lumsy, i jakąś skrzynkę. Jeżeli tak faktycznie się stało, to i tak tam wrócimy w przyszłości, więc zobaczymy, kto ma rację. No i tu mamy tego węża. Jak ci się odwdzięczę, Raymanie? Daj spokój sam. Tak, zapomniałem, jak to dobrze się przeciągnąć. Fantastycznie. Powiedz mi, czy wiesz, gdzie znaleźć cztery maski Polokusa? Przykro mi, Raymanie, ale zupełnie nie wiem, o czym mówisz. Widziałem natomiast, jak Loboxa schwytało dwóch piratów. Zabieraj go gdzieś na drugą stronę bagien. Jeżeli chcesz, mogę ci pomóc tam dostać. Możesz się chwycić swojej chusty, po prostu idąc strzelając. Następnie naciśnij A, aby podskoczyć, i kontrol, aby przyspieszyć. No dalej, płyńmy. Zeplenie, mówię, to bo wiecie, to jest wąż. You know. No i tak. Człowiek pomyślał, to się zajebiście dobrze kontroluje, nie? A dupa! To się bardzo źle kontroluje, panie i panowie. Bo trzeba się od tych odbijać, a to jest niemożliwe. Ja nigdy nie potrafiłem omijać w ogóle tych pirani, nie potrafiłem skakać na tym dziadostwie, bo teraz mi się akurat udało. Przecież jakieś guziki się klika. To jest w ogóle dla mnie kosmos. Trzeba przyspieszać, trzeba zwalniać. Ja jak będę tutaj ogólnie sam, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, okej? Okay? Nie mam do powiedzenia jak na razie, nie mam pojęcia. Nie wiem, czy zbieram wszystko. Tu ogólnie same być trzy okrążenia dookoła. O! Udało nam się życie powiększyć za ilość kletek zebraną. Powiem wam, naprawdę, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, czy mi się uda zabrać wszystko. No fucking idea. Tak po prostu lecimy. Zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Tutaj często mam game over, ponieważ po prostu umieram. O, kliknąłem to jednak, okej, fajnie. Tylko co to mi to dało, że znowu kliknąłem, bo kobiety nie pamiętam, ja nic nie wiem, jeśli chodzi o ten poziom. Ja zresztą po prostu lecę z flow i staram się po prostu zabrać wszystko. A tak, trzeba by wyzwać skrzynki.
A potem zebrać lumpy, które rozwaliliśmy ten skrzynek. Faktycznie, o cholera, dobra. On tu 3 okrążenia robi, także muszę teraz rozwalić tą skrzynkę i na następnym, ostatnim okrążeniu zebrać te lumpy, bo jeszcze będzie lipa. Okej. Okay. Jeszcze jedna skrzynka, co? Dobra, tego lumpa trzeba zebrać. Tego lumpa trzeba zebrać! Jest, udało się! Widzicie? Był ostatni moment, żeby go zebrać, Jezus. Cool. I teraz znacznie cięższa sekcja, o Boże, jak pamiętam ten start. Bo to są te miny pieprzone, ja nigdy nie wiedziałem jakiego mieć. Naprawdę, o nie! Dobra, muszę umrzeć, bo inaczej nie wyjdę na górę. Umieraj, dobra. O mój Boże, to będzie straszne. Ja wiem, że teraz weterani MN2 po prostu się śmieją ze mnie, nie było głosu, ale wiecie co? Trudno się mówi. I te bomby są. Jezus! Udało się! O Jezus Maria. O, na pewno! Okej, udało się. Okej, zebrałem. Zebrałem, to jest najważniejsze. Została mi jedna klatka, tam chyba gdzie są Tinstynowie, także nie będzie już klatek. Ale mamy jeszcze 3 lumpy do zebrania. Czy mi się uda ten poziom zmaksować, masterować? Mam taką nadzieję, żebym się nie musiał tu już wracać. Nie chcę tego poziomu więcej na życiu, na moim życiu. No, czy wiedzieć? O nie, tapianie nas goni. Właśnie przypomniałem sobie w ostatnim momencie, że tapianie nas goni. Gdzie tylko. Tak, te lumsy są ciężkie też do zebrania. Co powiedziałem, 3 lumsy, jak jeszcze mam 5 lumsów do zebrania. Tutaj. Jest, ma wszystko! O kurwa, mam wszystko, nie wierzę. Zebrałem wszystko! Raymanie, to na razie. Odwiedz mnie jeszcze, gdy będziesz w okolicy. Ja naprawdę szykowałem się. Na pewno to zrobię. Będę za tobą tęsknić, mój przyjacielu. Ja również. Nie ma to zastosowania. Ja sobie przypuszczałem, że będę tutaj siedział 5 godzin, a mi się udało. Mi się udało, jestem lepszy z całego siebie. Holy shit, mam poziom na 100%. Let's go! Nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Let's fucking go. No to mi ustawiło dzień. O, wow. Mam wszystko, prawda? Tak. Oczywiście. I nasz pierwszy poziom bonusowy został odblokowany. One są ciężkie jak diabli. Etap premiowy. Ta śliczna mała wróżka ma prezent dla Raymana. Najczęściej jakieś pięści złote czy coś. O, shit, man. Pomóż dostać się do niej dzieciakowi Globoxa, zanim zrobi to pirat. Ale biec, uciskaj na zmianę lewo i prawo tak szybko, jak tylko potrafisz. To jest ciężkie. Dobra. Are you guys ready? To jest... Znaczy, pierwszy może nie jest taki ciężki, ale im więcej tych bonusowych poziomów, tym jest tak ciężko, że się nie da tego zrobić. Chyba. Let's fucking go. No, pewnie nawet słychać, jak ja klikam. Najgorsze jest to, że zawsze startuje się w tym szybko, mocno, to było jednym w ogóle. Zawsze startuje się to szybko, mocno i w ogóle, a potem traci się parę i jest pewnie trzeba sobie pomóc drugą ręką. No i to jest znacznie krótka teraz ta pierwsza. There we go. 22 sekundy. Naprawdę szybki, spójrz co, ja będzie kto wygrał. Zdrowie. Okej, okay, uleczyło mnie, w porządku. Potem mamy te pięści złote na przykład. Także spoko. Oh. Nie, escape. Ja tak. Portal. Zdecydowanie portal. Tak, chcę zapisać grę. Oczywiście, że tak. No i widzicie, mamy oczary przebudzenia na czerwono. Let's go! I tu oczywiście będziemy musieli się wrócić, tak jak mówię, do tego innego miejsca, którego jeszcze nazwy nie zdradzę. A my idziemy normalnie teraz na bagna. Jak pamiętam, na bagnach jest pierwszy ukryty poziom? W tym samym czasie. Piracki statek więzienny. Liczba niewolników na pokładzie 22730. W prywatnej kabinie brzytwobrodego. Zapłacić za to, żołnierzu. Kto ośmiela mi się przeszkadzać? Wasza przyjaźliwość, on uciekł nam na bagnach. Co?
Ty niekompetentny imbecylu, arg! Wysłać okręt wojenny i zabić go! On nie może zdobyć tych czterech masek! Tutaj admirał Brzytwa będę zjadł jednego żółtego lumsa. Czyli w teorii nie ma już 1000, tylko jest 999. Ale tego 1000 luma można jeszcze zdobyć, grze. Jest schowany, ukryty, bardzo ukryty. Nawet gra pokazuje. Tu mamy ukryty poziom. Tutaj możesz zdobyć siłę życia oraz moc. I masz wystarczającą ilość lumsów, aby wejść. Tak, musimy zebrać ileś tam lumsów ogólnie w grze, żeby te poziomy odblokować. To jest time race. Musimy się ścigać z Lee, to po pierwsze, a po drugie musimy zebrać wszystkie lumsy. I oczywiście dalej w grze, tym te poziomy będą cięższe. Dzisiaj widzicie, mamy bonusowy odcinek, jak teraz to nazywam. Wow, wow, nie! Okej, okay, udało się. Lee? A właśnie, no. Nie pamiętam, ile to jest do zrobienia lumsów ogólnie. 50, okej. Okay. No i tak, te bonusowe poziomy są też ważne, ponieważ no mimo wszystko za zebranie lumsów dostajemy jakieś tam dodatkowe nowe rzeczy, to raz, a dwa będziemy mogli odblokować nowe rzeczy w umyśle Raymana. I to jest bardzo fajne, ponieważ tam jest naprawdę dużo historii, dużo loru zebranego. I chyba za max lumsów, jak pamiętam, za wszystkie lumsy odblokujemy faktycznie to, jak Rayman powstał, skąd się wziął i tak dalej. A to jest zagadka zagadek. Chodzi o... O Jezus, o co jest Raymana, nie? W jaki sposób Rayman w ogóle powstał? Skąd się wziął? Jak trafił na rozdroże marzeń? Jak poznał Globoxa? Jak w ogóle... Jak? Nie ma takiego solidnego, dokładnego wytłumaczenia nigdy, nie? Więc tutaj jest takie sort of wytłumaczenie, nie bardzo, ale... Ale jest, powiedzmy, że wytłumaczenie. Nie takie, którego byśmy się spodziewali oczywiście jako fani. Ale jest wytłumaczenie, także będziemy do tego dążyć oczywiście. Żeby to wszystko odblokować, wszystkie sekrety oczywiście tej gry poznać, ponieważ ta gra naprawdę ma dużo sekretów, ma dużo ukrytych rzeczy. Come on, lecili, nie bój się! Nie bój się! Ja muszę wszystko zebrać, wiesz? Ciebie lumsy może nie obchodzą. Mimo, że jesteś wróżką, która ma moc z serca świata, a serce świata jest lumsów, które kurwa zbieram! No ale to absolutny szczegół. Powinna się tym trochę bardziej interesować, wiesz? Czy mnie tak się zastanowiłem. Więc to. Chcę ci do powiedzenia, pani Bruszko. No. Powinienem zrobić wszystko. Come on! 38, ok, 49, 50, let's go! Mamy wszystko. Czy będziemy kolejny poziom bonusowy potem? Dwie minuty 11 sekund, let's go. Byłeś bardzo szybki. Mogę to zrobić szybciej. Bo się tam złapałem krawędzi w jednym miejscu i... mi trochę nie poszło. Ale po tym spoko. Jesteś dobrym bohaterem, abyś miał większe szanse, daje ci więcej energii. Cox. Znaczy uroczyłaby nas chyba, jeżeli się nie mylę. Ale mamy i tak full zdrowie, więc to się mija trochę z celem. No ale zrobiliśmy to poziom bonusowy. Zawsze możemy tu chyba wrócić, żeby się uleczyć? A nie będzie poziomu bonusowego, okej. Okay. Tak, ścieżka życia to nazywa się poziom, tak jest. Jeszcze będzie kilka ścieżek w przyszłości. Jak pamiętam dobrze. Tak, no. No i tak, mamy ten wielki statek, który będzie nas atakował. Mamy 7 skrzynek, 50 lumsów. Let's go. Witamy na bagnach. I wiemy, nie 3 w sumie. Jest poziom, który nazywa się Bagna Mroku, jak pamiętam. Miałem moczary przebudzenia właśnie i bagna... Zwyczajne bagna. Tak, musimy ogólnie uważać, bo to nam się zaczęło tam topić. Więc trzeba uważać. Trzeba w ogóle uważać na ten statek też, bo on właśnie rzuca te bomby. I często może tą bombą dostać w najmniej spodziewanym momencie tak naprawdę. Na przykład teraz! O, leci kolejna chyba. Tak jest. O, udało się, okej, nic z tego. Bagna chyba też możemy zrobić na 100%, aczkolwiek nie jestem przekonany co do tego. Nie łapcie mnie za ten, nie bierzcie mnie za eksperta, ja na dwa, ponieważ ekspertem nie jestem. Ale hej, swoje wiem. Swoje wiem, bo trochę już tą grę mimo wszystko grałem. Więc jeżeli coś pominę, to niestety coś mogę pominąć. O Jezu, to była bardzo chamska bomba.
Przepraszam bardzo. A to była niesamowicie nieziemsko chamska bomba. Ło, już robot! Ty, robocie! Do roboty! Jakie rzeczy, kosmonautik, pyk! Cwaniaczku. Szkoda tego lumsa. Tutaj ogólnie... O, tu kurczaki zombie, okej. Powoli, na spokojnie. Jak słyszycie, jest skrzynka, ponieważ tak, tutaj na dole jest skrzynka. Nie wiem, czy mi się to udało ją pokazać, ale... Muszę tutaj jakoś skoczyć. Nie pamiętam, jak tą skrzynkę się zbiera tutaj. Nawet brzydwa wody się ciebie boi. Nie wątpię, Li, nie wątpię. To się chyba robiło tak, strzelało się do tyłu. Nie. Poczekajcie. Jak tą skrzynkę się zbierało? Ona jest dosłownie pode mną, jak tu stoję. Dosłownie pode mną, nie? Więc to trochę się... No, strzelaj, Jemen. Jezu, ty. Poczekajcie, a może ja w kompletnie innym miejscu strzelam? Może w złym miejscu strzelam? Muszę się rozejrzeć. No ja tą skrzynkę słyszę. Tak ewidentnie. A nie mam tyle czasu, żeby je zebrać. That fucking sucks. That fucking sucks. No co coś mi się tylko szkała tego luma łapie, ale nie o to mi chodzi. Kompletnie nie o to mi chodzi. Noż po prostu. Ej, no to jest głupie, poczekajcie. Ja sobie chciałem zobaczyć. Będzie... Nie ma tu żadnej skrzynki! Gdzie ta skrzynka jest? Ej, ja zostałem oszukany. No nie. Ta skrzynka. Jak to nie ma? Przecież ja ją słyszę. Ha? Ha? Znaczy nie miałoby sensu, żeby to skrzynka była, ale. Chyba, że. A, bo tą dalej słychać, chyba. Chociaż słychać, że była tutaj. Wiecie co? Może nie mam racji. Może... się nie mogę spojrzeć tam, no tym bardziej nie mam racji. Pieprzone kurczaki zombie. Jeeee, pierdzile. Dobra, Mati, skup się na tym, żeby przeżyć to raz. Skup się na tym, żeby zebrać wszystkie lumpy, to dwa. I będziemy wszyscy naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwi. Jest takie coś jak ruszanie się na boki. Tak, wiem, że nagrywam to dopiero jak wstałem. Chociaż naprawdę ja ten oczarem przebudzenia zrobiłem perfekcyjnie. Znaczy perfekcyjnie. Jak na moje umiejętności zrobiłem perfekcyjnie. Tak, to było tą skrzynkę dalej słychać, ponieważ tu jest skrzynka ukryta pod tym. Widzicie? No. Tak, właśnie o to mi chodziło. No. O to mi chodziło. Rozwalisz się skrzynkę? Dziękuję. No. O to mi chodziło, wiecie. O tą skrzynkę chodziło. No. O nie! Dobra, muszę się... Nie, zrobiłem checkpoint, ale to u góry zrobiłem checkpoint. No! Najpierw się skacze, a potem... Najpierw miałem skoczyć, zebrać lumsy wszystkie. Dobra, to będziemy bez jednego lumsa. Będę tu musiał wyjść na ten poziom, ponieważ zrypałem. Będziemy tu bez jednego lumsa, niestety. Nic się nie stało. Wrócę sobie w swoim prywatnym czasie tutaj. Chyba już wystarczająco skopałem ten poziom. I moją wiedzę o nim. A byłem przekonany, że pamiętam bagna. No. Także widzicie, nawet jeżeli znacie tą grę dobrze, to i tak was ta gra zaskoczy. No, come on, amen. There we go. Pięknie, okej. Ostatnia skrzynka to oczywiście są Tinsinowie. Więc tu nie musimy się przejmować ani martwić tym. Takie ładowanie długie. Let's go. Druga postanowiła 60 FPS-ów odpalić. O, i już przestała 60 FPS-ach działać. O jejku. Dobra. Się idzie, nie ma to znaczenia chyba tutaj. Jak pamiętam dobrze, to nie ma znaczenia kompletnie. O, roboto! Ała! Oba trochę zdrowia! A ja trochę nie. A muszę go cały czas bić, okej. Okay. Nie ma tych takich klatek. Nieśmiertelności. There we go. Pięknie. Hopla. Tu.
Trzeba na beczki uważać. Na beczki uważaj, tutaj dostałem właśnie beczką. Uważać proszę na beczki. Teraz się beczki w ogóle... Ała. Odbić. There we go. I czepiać zdrowie. Troszkę, że musiałem to zdrowie najpierw stracić. Ała, no halo, to było chamskie. Już byłem dawno za beczką. Dawno, dawno za beczką byłem. Wow, 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 okej. Okay. Wow, wow. Powoli, panowie. Spokojnie. Chryste, Chryste. Na 40 na 5. Byłoby 41. No ale że jestem z panem, to jest 40. Oh well. Okej. Okay. Przypomniała mi się skrzynka ukryta, ale chyba... Ten, nie na tym poziomie w ogóle. O, to jest ciekawy robot, ponieważ on, to jest... Ja to mówię na niego właśnie, że goryl. Trzeba się wrócić i on musi spaść. Tylko nie możemy ruszyć, on jest nietykalny. Przynajmniej na razie. W przyszłości będzie tykalny, ale to są... Specjalne warunki muszą być spełnione, żeby on był tykalny. Albo będziemy go wykorzystywać, ale też musimy go wykorzystać w taki mega specyficzny sposób. Na pewno nie jest żaden, który znamy aktualnie. O, tak wam powiem. Zdążę, 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 zdążyłem za pierwszym razem, wow. Czekaj, Rayman. Słyszę skrzynkę. I hear a cage. I tak, tu musimy zejść. Tak, to jest ten poziom, gdzie ukryta skrzynka jest, dokładnie. Patrz, ta skrzynka jest tu na dole. Bardzo chamsko schowana. Przecież do mnie? Super. Tak, jest jeszcze jedna skrzynka, oczywiście tam gdzie są Tinsinowie. Musimy tu na górę wejść. O, nie! Nie tam gdzie są Tinsinowie. A nie, tam gdzie jest Tinsin. No, dobrze mówiłem, okej. I tutaj nam braknie jednego Lumsa. Tego zostawiłem. Brawo ja. Brawo ja. Ech. Ej. Szybko, trzy poziomy zrobione. A jeszcze mamy trochę odcinka. No. Nie mamy dostępu, nie mamy wszystkiego. Tak, chcę zapisać grę. Następny poziom, który nas czeka, to jest... O, pierwsza świątynia. I ogólnie w świątyniach będziemy zdobywać maski, więc tu będzie pierwsza maska, którą będziemy mieli do zdobycia. Skoro mamy jeszcze chwilę czasu, to zróbmy speedrun bugiem. Zróbmy jeszcze raz speedrun i zbierzmy tylko jednego Lumsa, zrobimy ten poziom bonusowy, bo to mi nie da po prostu spokoju. Także no, jestem bardzo szczęśliwy, że ogólnie ta seria wam się podoba, że taki odzew był, że naprawdę dużo nowych osób dołączyło na kanał. Przez to właśnie, że jest seria Raymana dwójki. No i dziękuję wam bardzo. Mimo, że nie jestem oczywiście najlepszy, jeśli chodzi o Raymana dwójkę. Nie wiem wszystkiego, jeśli chodzi o Raymana dwójkę. Nie jestem pro super graczem, jeśli chodzi o Raymana dwójkę. To staram się. Staram się robić fajne serie, staram się grać mimo wszystko to wszystko. Tak, żeby każdy był szczęśliwy. No to jest w ogóle odpalone, aha. Nie, czy nie, to nie było odpalone. Okej, okay, nie było odpalone w takim razie. Czy mnie cofnie tutaj. Także no staram się. Staram się, staram się. There we go. A, to miało się odpalić, okej. Okay. Nie miałem szansy nawet dolecieć, więc... Nie wiem, czy próbowałem. A Raymana 2 mówię, zawsze chciałem Raymana 2 zrobić. Tylko, że mówię, odpalenie Raymana 2 to jest koszmar. Ale mam nadzieję, że... A, to powinien w tym robocie. Mam nadzieję, że będziecie z tej serii szczęśliwi i że ja ją poprowadzę w dobry sposób. I taką szczerą nadzieję. Ciekawe jest to, że oni mają Lumsy w sobie, nie? Już są robotami. Chociaż no naprawdę. Nie nagrywajcie nigdy dopiero jak się obudziliście. Nigdy. Bo to się źle kończy za każdym razem. Macie idealny przykład do tego. Że dostałem tym kuciakiem w powietrzu. Wymówki, wymówki. Dobra, ała. There we go. There we go. No więc mam nadzieję, że z Raymanem dwójką będzie wszystko działać, bo to jest naprawdę koszmar odpalić tą grę. Na 25 lat tak miało wszystko, więc wiecie. Wow. To jedyny run, z którego ja pominąłem, bardzo chamski sposób zresztą. Ech. Let's go. Oj. Ten poziom ogólnie jest bardzo krótki.
tak się zastanowi, człowiek jest bardzo, bardzo krótki. Jeżeli się nie zbiera wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. No ja zbieraliśmy wszystko, tam bardzo szybko ten poziom minął, także... Wiem, że teraz pewnie mniej osób ogląda niż przed chwilą, ale mimo wszystko... Chcę ten poziom mieć z głowy. No, także dziękuję. No i tak mówiłem... Kto gra Siriusa ma, ten wie, że Sirius sam się kończy. Ja miałem koszmar dzisiaj, jak spałem. Co będzie, jak Sirius sam się skończy? Mało tego, nawet przyszedł mi do głowy pomysł podczas tu, jak ten film ma wyglądać, więc... To tym bardziej. Więc mam już pomysł, jak ten film ostatni Sirius sama... Znaczy było, na razie ostatni Sirius sam oczywiście będzie wyglądał. Zajebiście mi to poszło. Więc... Czasami z tym mogą wam dużo powiedzieć, więc... Mi powiedział, jak film zrobić przynajmniej. Więc to jest duży plus. Ale jestem... Z jednej strony jestem mega smutny, a z jednej strony jestem mega szczęśliwy, że... udowodniłem moje stanowisko, udowodniłem moje miejsce na YouTubie jako jeden z najlepszych let's playerów Siriusomowych ever. I nikt mi tego nie odbierze. Może trochę samolubnie, może nie. Ale mimo wszystko... Takie są fakty. Faktami nie zaprzeczę. Po prostu cieszę się, że mogę po prostu... podzielić się moją miłością do Siriusa razem z wami i że... wydzielić tą miłość do Siriusa razem ze mną. Po prostu. Może czasami ten element skacze normalnie, czasami nie. Dziwne bardzo to jest, no ale... No, halo. O. O Jezu. There we go. I to będzie już krótko poziom, jak pamiętam, tak? No, to widzicie, szybko poszło. To w ogóle wygląda właśnie robienie poziomu jeszcze raz. Czyli zostają przeciwnicy, ale to co zebraliśmy, to jest zebrane. Teams nie tam w ogóle wyskoczy, aby szybko została wyzwolona, a nie została. Tylko potrzebuje tak, żeby poziom skończyć? Tak, potrzebuję go. Okej. Okay. Widzicie? No. Trzeba po niego pójść, bo inaczej nie przyjdzie. Dziad jeden. Jestem tutaj. Ty jesteś jakiś, nie wiem, ślepy? No. O Boże, coś tu okno wpadło. No, nie u mnie. Coś tu strzelił, nie strzeliście. There we go. Nice. Mamy dzisiaj naprawdę bonusowy odcinek. Ta siecia ma łyżka bardzo dajemy, a to... Wow, już! Hej! Fast start! Halo! Zapomniałem, że jak się klika enter, to jest to start. To jest bardzo niemiłe, bardzo niefajne. Halo! Jezu! Go! Dawaj tymi niebieskimi, żabimy czymkolwiek jesteś, tymi łapkami, go! No. 21 sekund. Co bym wygrał? Uzupełnienie zdrowia. To dobrze. Łooo. Dobra, udało się. Pięknie. Zapisujemy jak najbardziej, tak? Mamy 3 poziomy zrobione na 100% już. I następny poziom to jest, panie i panowie, świątynia wody i lodu. Dzień mi naszego pierwszego bossa. Poziom jest ciężki, żeby zebrać wszystko. Jak w sumie większość poziomów, żeby zebrać wszystko. A na razie cóż. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za uczestnictwo w tym filmie. I zapraszam na kolejne odcinki Zebrane z Bójki. Trzymajcie się. Pa, pa.